Edgar Valdez Villarreal, znany również jako La Barbie ze względu na swoje chłopięce rysy, jest postacią, która wydaje się być wyjęta prosto z hollywoodzkiego thrillera. Jego historia jest jednak brutalnie prawdziwa. Urodzony w Teksasie, szybko zasłynął jako bezwzględny seryjny morderca, pracujący na zlecenie jednego z najbardziej wpływowych meksykańskich karteli narkotykowych. Jego zbrodnicza kariera uległa przerwie, gdy w 2010 roku został aresztowany i osadzony w meksykańskim więzieniu. Co się jednak stało, że po kilku latach udało mu się zbiec z wysoce zabezpieczonej placówki? Jak ucieczka jednego z najbardziej niebezpiecznych przestępców w Meksyku ukazuje mechanizmy i słabości systemu więziennego tego kraju? Wczesne życie Edgara Valdeza Villarreala było dość kontrastowe w porównaniu do notorycznego barona narkotykowego, w którego się później zmienił. Urodzony 11 sierpnia 1974 roku, Valdez dorastał w mieście położonym na granicy amerykańsko-meksykańskiej, co później zostało wykorzystane w jego kryminalnych przedsięwzięciach. Jako młody chłopak był znany ze swoich sportowych osiągnięć na boisku futbolowym. Edgar był popularnym zawodnikiem futbolu w szkole średniej. Jego wygląd fizyczny, charakteryzujący się blond włosami i niebieskimi oczami, przysporzył mu pseudonimu La Barbie. Ten pseudonim stał się synonimem jego tożsamości, zarówno w lokalnej społeczności, jak i ostatecznie w globalnej arenie zorganizowanej przestępczości. Kontrast między pseudonimem kojarzonym z nieszkodliwą lalką, a brutalnym, przestępczym życiem Valdeza podkreśla drastyczną transformację od jego wczesnych dni w Laredo do wysoko postawionego barona narkotykowego. W szkole średniej Valdez zaczął handlować marihuaną, wchodząc w nielegalny handel narkotykami, który był powszechny w regionie przygranicznym. Bliskość Laredo do Meksyku, kraju głęboko powiązanego z handlem narkotykami, prawdopodobnie zapewniła młodej osobie dostępną ścieżkę do angażowania się w takie działania. Ta początkowa przygoda z handlem narkotykami była początkiem długiej i niebezpiecznej podróży, która zaprowadziła go daleko od boisk piłkarskich z jego młodości. W wieku 19 lat pojawił się znaczący problem, gdy został aresztowany po tragicznym incydencie. Valdez Villarreal został oskarżony o zabójstwo w wyniku przejechania nauczyciela, gdy pędził ulicą Laredo. Ten incydent mógł posłużyć jako punkt zwrotny, potencjalnie powstrzymując go od życia przestępczego. Jednak nie został oskarżony o ten zarzut. Jego kariera w handlu narkotykami rozpoczęła się już około roku 2000, kiedy to zaczął rozprowadzać marihuanę w Laredo w stanie Teksas. Następnie zaczął rozwijać sieć klientów kokainy w Nowym Orleanie i Memphis, a jego działania rozwinęły się w regularne przesyłki od 150 do 180 kg kokainy do dystrybutorów w różnych miastach. Valdez Villarreal związał się z Arturo Beltran Leyva, wtedy związanym z kartelem Sinaloa, oraz Joaquinem Guzmanem Loerą, znanym jako El Chapo w Meksyku. Przy ich wsparciu zaczął koordynować przesyłki kokainy z Kolumbii i innych krajów Ameryki Południowej do Meksyku przy użyciu motorówek i samolotów, a także opłacając łapówki lokalnym urzędnikom ścigania prawa. Kokaina była następnie przewożona przez granicę do dystrybutorów Valdeza w Stanach Zjednoczonych. W tym samym czasie został on głównym egzekutorem kartelu i koordynował wojnę przeciwko swoim rywalom, kartelowi Zatoki i Zetas w Meksyku. W 2004 roku Valdez Villarreal i jego partnerzy poszukiwali bardziej zorganizowanej organizacji dystrybucyjnej dla swoich klientów kokainy w Memphis i Atlancie. Uzyskiwał kokainę z Kolumbii, eksportował ją z Meksyku do klientów w Stanach Zjednoczonych w ładunkach przewożonych przez ciężarówki o masie do 300 kg dwa razy w tygodniu, a następnie organizował przemyt waluty z powrotem przez granicę do swoich przełożonych w Meksyku. W samej Atlancie jego organizacja rozprowadziła łącznie 1,5 tony kokainy w ciągu zaledwie 6 miesięcy w 2005 roku. Agenci DEA zbudowali sprawę przeciwko Valdezowi, używając podsłuchów, konfiskat ponad 100 kg kokainy i 4 milionów dolarów z zysków z narkotyków oraz zeznań świadków. Valdez Villarreal
pracował jako porucznik w kartelu u boku swojego siostrzeńca, Fernanda Valdeza, zanim doszedł do pozycji lidera w grupie egzekucyjnej o nazwie Los Negros. Po śmierci szefa kartelu w 2009 roku Valdez zaangażował się w wojnę o kontrolę nad kartelem, co skutkowało ponad 150 ofiarami śmiertelnymi. Jego modus operandi obejmował brutalne techniki, takie jak tortury rejestrowane na wideo i dekapitacje. W czerwcu 2010 roku Valdez został oskarżony przed amerykańskim sądem o przemyt 1000 kg kokainy z Meksyku do USA w latach 2004-2006. Meksykańscy urzędnicy twierdzą, że Valdez wprowadzał do USA około 1 tony kokainy miesięcznie. W 2009 roku Departament Sprawiedliwości wyznaczył nagrodę w wysokości $2 milionów za informacje prowadzące do jego schwytania. Meksykańska policja twierdzi, że śledziła Valdeza w 5 meksykańskich stanach przez rok. W dniu 30 sierpnia 2010 roku Valdez został schwytany przez meksykańską policję federalną w pobliżu Mexico City. Na filmie opublikowanym przez policję federalną 1 września 2010 roku można było zobaczyć Valdeza opowiadającego przesłuchującym, jak przemycał narkotyki z Panamy do USA i przewoził gotówkę z USA z powrotem do Meksyku ukrytą w przyczepach. Powiedział, że wydał $200 000 na nakręcenie filmu opartego na jego życiu. Jednak zdecydował się nie wypuszczać filmu, ponieważ może on ujawnić zbyt wiele informacji o nim. W listopadzie 2022 roku nazwisko Edgara Valdeza Villarreala zniknęło z rejestru federalnego więzienia, oznaczając go jako brakującego w więzieniu na Florydzie, gdzie odbywał karę 49 lat więzienia. Jednak dokładne okoliczności związane z jego zniknięciem z więzienia są niejasne, a spekulacje na ten temat są różne. Niektóre źródła sugerują, że mógł zostać federalnym świadkiem, co daje do zrozumienia możliwą współpracę z władzami. Dodatkowo rząd meksykański zwrócił się z prośbą o informacje do US Bureau of Prisons w sprawie jego nagłego zniknięcia z bazy danych więziennych. Po jego zniknięciu z więzienia władze w Stanach Zjednoczonych i Meksyku intensywnie poszukiwały Valdeza Villarreala, podejrzewając, że jego ucieczka mogła być wynikiem porozumienia z innymi przestępcami lub korupcji w systemie więziennym. Przypadki ucieczek z więzień wysokiego ryzyka, takie jak ta, podkreślają istniejące słabości w systemach bezpieczeństwa i zarządzania w placówkach karnych. Valdez, ze swoim bogatym doświadczeniem i kontaktami w przestępczym świadku, mógł wykorzystać te słabości do zorganizowania swojej ucieczki. Jego nieobecność w rejestrach więziennych wywołała również dyskusję na temat skuteczności międzynarodowej współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i wymiany informacji między agencjami ścigania. Ta sytuacja stała się przestrogą dla systemów penitencjarnych na całym świecie, aby zwiększyć swoje środki bezpieczeństwa i zweryfikować procedury zarządzania więźniami, szczególnie w przypadku przestępców o wysokim profilu jak Valdez Villarreal.